Cześć, jak leci? Scenariusz 1812, jest luty 1813. Rok, robimy nową turę. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze. Tutaj straszny błąd popełniłem. Ta cała armia dostała strasznie w kość od przeciwnika, bo była zła pogoda. W zimie, nieważne ile mamy tysięcy armia, ona spada na łeb na szyję, wartość bojowa ze 100, 200, 300, 500 do zera. Okej, zwyciężyliśmy. Wyszliśmy z Fortu Detroit i złapaliśmy tutaj ten oddział, co sobie za dużo pozwalał. To dobrze. Ok, tutaj ta piechota wejdzie do Fortu Miami. Bardzo dobrze. Nie było bitew, bo jest zima. W zimie raczej bitew jest mało, bo tylko idioci idą się bić w zimie. Ok, ten gość wchodzi z powrotem do Fortu. Czy oberwał? On nawet nie poniósł strat. To dobrze. Amherstburg jest nasz, u Tanwas. Bardzo dobrze. Można pomyśleć o Port Talbot, ale nie bardzo. Jest za daleko. Mieliśmy taki problem z rejonem dalej, a co dopiero jak przejdziemy tutaj. Notabene ta armia ma już siłę 137. Rośnie w siłę tutaj ci żołnierze. Nie, ci mają... Boże, ty został tylko jeden. Okej, oni są wszystko na czerwono. To bardzo, bardzo źle. Czy produkujemy wystarczająco tutaj żarcia i tak dalej? Tak. Tak. Więc zostają tutaj spokojnie i macie się leczyć tutaj. Okej? Ty, gościu... Jesteś wspaniały, masz 112. I teraz, gdzie by cię wziąć? Jest marzec. Ok. I tak naprawdę, jeżeli byśmy zamaszerowali, bo mam taki plan, że tych parszywych Indian tutaj trzeba zniszczyć, ponieważ oni sobie za dużo pozwalają. Trzeba zrobić oblężenia tych wiosek indiańskich i no to co zawsze, czyli mordujemy mężczyzn i gwałcimy kobiety. Taki nasz plan, jak zawsze. Problem jest taki, że jest zima, tu jest zima, 16 dni, 34 dni, 52 dni, to no, dosyć dużo nam to zabiera. A produkcja zaopatrzenia jest cholernie mizerna tutaj. Musielibyśmy pójść do Fort Wayne, który produkuje w miarę dużo i nie ma w ogóle. Jest marzec. Jak my teraz zaczniemy się ruszać, co tutaj jest za bateau? No jest flotylla rzeczna. Ok, gdzie tu są rzeki? One są wszystkie zamrożone, tak? No dobra, a tutaj, czy ta rzeka się tutaj... No właśnie, czy tutaj... Tu nie możemy, jest ciągle zamrożone. Zastanawiam się, czy możemy jakąś rzeką tutaj pójść. Jaką rzeką? Ty, pacanie, wujku Timo! Mamy tutaj flotę. Po co ta flota jest, wujku Timo? Żeby tutaj być. A, pacan. Nie będziemy przecież maszerować jak idioci. Ok, tu jest jeszcze zamrożone, więc spoko, on sobie odpocznie i nabierze sił, oni są troszeczkę ranni. Zostawimy tutaj przynajmniej jedną milicję, a resztę przerzucimy tutaj i pomaszerujemy tam, gdzie jest zaopatrzenie. Notabene, tu się pokazała jakaś nowa gęba. Kto to jest? Co to jest? Ok. To jest Harrison. On się odblokował. Ok, ma dużą siłę. I tu już nie ma śniegu. Ok, ok. Więc idziemy tutaj. 15 dni, to dobrze. Idziemy do Shawnee Village. 25 dni. I zobaczymy, co będziemy mogli zdziałać. Tak jest. Tak jest. Kurde, mamy wagon z zaopatrzeniem. Mamy 60 zaopatrzenia, mamy wystarczająco dowodzenia, zaopatrzenia, amunicji, tak, 100%. Tutaj mamy 116, a 32 na turę. Fajnie, będzie przynajmniej, no tak, trzeba ten plan, lubimy to, taka jest wojna. Do mężczyzn strzelać, kobiety gwałcić, tak jak zawsze. Więc jazda.
Tu jest Detroit. I to jest Wielka Brytania. Ottawa Village jest. Niedobrze, to nam się nie podoba. Więc ruszymy tych gości. Problem jest taki, że jak go ruszymy, to tutaj nikt nie zostanie do obrony. A to źle. A to bardzo źle. Więc tutaj mamy tą milicję. Więc milicja niech sobie wyjdzie, niech pomaszeruje tutaj. Za 10 dni będzie. Za dużo strat nie będzie. Wejdzie tutaj do fortu. Natomiast ty, gościu, William Hull, pójdziesz do Ottawa Village. To ci zajmie tylko 3 dni. I zaczniesz oblężenie Ottawa wioski. A ty zaczniesz oblężenie Shawnee. Tak jest. Kurde. A tu mamy całą flotylę i jesteśmy strategicznie, możemy nimi ruszać, jak to oczywiście lód już nie będzie zamrożone. Możemy ruszać tutaj w te całe tereny. Możemy nawet pójść na Fort Dover i tu na nich uderzyć. Ha, ha! No właśnie. Tylko wtedy ta armia przyjdzie tutaj i tak dostaniemy w pysk, że to będzie żałosne. Ale spoko. Nasza armia Smyfa. Boże się Boże. Ok, zrobimy teraz decyzję. Czy możemy kupić żołnierza ekstra? Nie możemy. Ok, więc ta armia ma tu być i ma się cicho po prostu i biadolić nad tym, że wujek Tima to idiota i taki błąd popełnił. Oblężenie, ale to jest za słaby oddział Indian, żeby nawet zdobył to miasto, które jest, że tak powiem, bezbronne. Ok, mamy tych żołnierzy. Siła 23. Spróbujemy jeszcze raz. 6 dni tutaj. 13 dni tutaj i zaczniemy ich atakować. Oni powinni nam dać wpysk, ale może przeszkodzimy im w tym. Nawet nie. Nie będziemy ich atakować. Będziemy po prostu ich. Nie. I tak ich zaatakujemy automatycznie, bo to przejdzie na automatycznie zaatakowanie, więc zaatakujemy ich i tak, żebyśmy wiedzieli. To nam zajmie 13 dni, będzie bitwa, pewnie przegramy z tymi Indianami Hamami, ale może przerwiemy im to oblężenie Beaufortu. Skoro mowa o Beaufort, czy mamy tutaj jakieś oddziały, takie jakieś, które nie są zablokowane gdzieś tutaj w pobliżu? Ok, wszystko mamy zablokowane tutaj. Tak, wszystko mamy zablokowane. Takie odblokowane, żeby tu przemaszerować i tym Indiom dać w dupsko. Niestety nic takiego nie mamy. Cholera. Ok, tu jest masa śniegu. Och, tu mamy supply wagon, który żeśmy kupili poprzedniej tury. Ok, więc zrobiliśmy supply wagon, czyli wagon, razem z tymi żołnierzami. I on się pokazał tutaj, co jest bardzo, bardzo, kurde, daleko. I to jest marzec. Jak on by przeszedł do tej armii tutaj, w Niagara, widziałem, jak on przeszedł tutaj, to mu zajmie 135 dni. No to jest żart. Więc nie będziemy nigdzie maszerować, jak idioci, skoro tu jest jeszcze śnieg, bo jest marzec. Zniknie śnieg, zaczniemy maszerować, pójdziemy do tej armii tutaj i im więcej wagonów, tym więcej może trwać oblężenie i tym mniejsze straty mamy. Okej, okay. Czytamy. Da, 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 da. You buy one supply unit. Secretary of War. Okej, okay. Tutaj nie czytaliśmy tego w ogóle. To trzeba przeczytać. Nowy Jork dostał bryg i aha, oczywiście tutaj mamy ten bryg, ale niestety nie możemy go ruszyć, bo jest. Czy możemy już ruszyć nim? Hello? Aha, to jest. Idziemy grasować. Nie wiadomo, ile to jest statków, a tu jest 5 statków. No to pójdziesz tutaj. I pod koniec miesiąca dojdziesz tutaj. Tak jest. I będziesz wszystko atakował po drodze. I te merchantmen będziemy grasować jak korsarze. I będziemy gwałcić mężczyzn, bo marynarze po takim długim pobyciu na morzu, no oni też mają swoje potrzeby, prawda? No właśnie. Czytamy dalej.
hula armia została troszeczkę... Aha, oni dostali trochę w kość. Hej, 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 spokojnie. Co jest grane? Co jest grane? Ty masz pójść tutaj. Cała armia, nie tylko dowódca. Dobrze przeczytałem. Okej. Okay. A ci goście mają przyjść tutaj? No właśnie, samego dowódcę bym wysłał do Indian, to by go wyskalpowali biednego. Perukę by mu zdjęli. Okej. Okay. Pokonaliśmy enemy w bitwie o Le Detroit, to prawda. Która była ta bitwa, zdmuchnęliśmy ich. Fajnie. James Wadsworth jest aktywny, ale jest aktywny, ale my go na razie nie będziemy ruszać. Zastanowimy się, co zrobić. Może nawet zrobimy desant gdzieś tutaj. No właśnie. James Miller, James Wadsworth, Rensselaer. Oha, to jest ta cała armia, bo jest ich trzech tutaj. A i tak brakuje jednego punktu dowodzenia, to mam 5% malusa, minusa, ale spoko. Dobra, to wszystko jest aż tabula, ta armia jest aktywna, supply unit właśnie tam był. Anglicy wzięli oddział Gurali, Highlander, to są bardzo groźne jednostki. Secretary of State Orders Mounted Volunteers, to są jacyś... O, mamy dragunów, fajnie. Mamy oddział dragunów. Draguni to jest specjalny oddział, który jest nie kawaleria, mimo są na koniach, ale oni raczej używają karabinów, więc oni są do walki. Ofensywny fire mamy 8. Co oni się bardzo szybko poruszają. My tak naprawdę to ich tak weźmiemy na 2. First dragoon, fajnie, a to jest pierwsza piechota. Okej, dobra jest. James Madison jest druga tura prezydenta, żeby być. Nowe amerykańskie reinforcements są. To są ci goście. Fajnie. Fajnie. I to było na tyle. Więc dobra, zrobiliśmy turę. Postaramy się, no zawsze, zgwałcić mężczyzn i zabić kobiety, czy jakoś tam, tych Indian. Ta armia tutaj dogorywała, ale już jest troszeczkę lepiej. Mimo, że jest cała czerwona i ma tylko jedno serduszko, Boże mój. Nie możemy kupić ekstra żołnierzy, no ale będziemy tą armię po prostu przetrzymywali tutaj parę miesięcy, żeby ona przeżyła. A tutaj ta armia jest malutka, ale ona nas może dać w dupę. Ale pogoda jest i tak zła, jest śnieg, tu jest blisko Kanady, więc jest ok. Więc następna wideo będzie następna tura. Do zobaczenia.